Jadę odebrać choinkę. Tata już jest w sklepie, chyba wybrał choinkę, więc jadę troczkiem, żebyśmy mogli odebrać choinkę. Jesteśmy w Home Depot z tatą, to jest taki sklep budowlany. I tutaj jest wielki wybór choinek. No tak, to tę górę ma trochę krzywą, co? Nie. Może być, co? No jest okej. Widziałam już kilka razy pytanie, czy domki w USA są rzeczywiście tak wystrojone, jak filmy pokazują. Powiedziałabym, że w części nie każdy domek jest wystrojony oczywiście, bo nie każdemu się chce, nie każdy jest chrześcijanem, nie każdy obchodzi święta Bożego Narodzenia. Ale na pewno są, na pewno zdarzają się domki, które są bardzo wystrojone. To jest jeden z tych bardziej wystrojonych. Naprzeciwko na przykład jest domek, który ma tylko dużo mniej wystrojone. Niektórzy wkładają do tego dużo pracy, mają pasję do tego, niektórzy po prostu tak, żeby był jakiś taki świąteczny klimat. Tak wyglądają świąteczne rzeczy, zanim się ich rozpakowuje i poukłada po domu. Ja to malowałam, jak miałam 5 lat. Dobra robota, mama. Czas na moje śniadanie, czyli kanapki i cabanos. Jem to praktycznie każdy dzień tutaj na śniadanie, bo uwielbiam kanapki. A w Japonii nie ma ich wiele, nie ma dobrego chleba. Zostało mi tylko kilka dni w Chicago. Ogólnie jestem bardzo zajęta tutaj, czas mi bardzo szybko mija. Musiałam teraz popracować trochę, bo dostałam filmik od montażysty, którego muszę przeglądnąć. I też pracuję po prostu. Wszystko, co musi być zrobione w Japonii, dalej się robi. Więc teraz nadrabiam e-maile. W Japonii wszyscy śpią, jest teraz 4:30 rano. Ale ja się przygotowuję na ich początek dnia, więc jak wstaną, będą mieli ode mnie uwagi. Cheese, a co robisz? Grasz? Tak. Ciekawostka o tym pianinie jest to, że... Czemu grasz? Grasz buzią? Ciekawostka o tym pianinie jest to, że bardzo dawno temu moja starsza siostra, kiedy miała chyba 7 lat, wydrapała tu słowo boxing na tym pianinie. Co? Będziesz ty mówić? Co będziesz mówić? Cheese! Bo oglądaliśmy wtedy często boxing i chyba była wielką fanką. I nie, co robisz? Jesz herbatę łyżeczką? Dziękuję. Bardzo smaczna herbatka z łyżeczki. O, też cię kocham. Bye, bye. Kontynuując. Więc mam tu szafę, którą wam pokazywałam, ale teraz jest napełniona ciuchami Kingi, mojej bratanicy,
więc nie będę wam tego pokazywać. Teraz rodzice powiesili dużo rzeczy, ale miałam więcej takich osobistych rzeczy wtedy, ale ten parasol zawsze był. Dostałam ten parasol od swojego brata, jak on był w Florydzie, w Disneyland, bo w Disneyland jest taki park Epcot, który się skupia na różnych narodowościach. Jest to japoński parasol. Dostałam go, kiedy miałam chyba 12 lat, więc takie przewidywanie na przyszłość. Ciekawa jestem, czy zawsze byłam zainteresowaną Japonią, czy nie? Tak, nie pamiętam to tak dokładnie. Bardziej pamiętam, że bardzo mnie ciekawiła Francja, jak byłam młodsza. Ciekawostka o mnie. Byłam w dzieciństwie kolekcjonarką Beanie Babies. Nie wiem, czy to wszedło w Polsce. W latach 90. i takie wczesne 2000 lata był wielki szał na Beanie Babies. Taki hype był na nie jak na streetwear, że niektóre były bardziej wartościowe niż inne, niektóre mniej. Jak się kupiło w czasie, kiedy był release, to można było kupić bardzo fajną zabawkę, która później miała być bardziej wartościowa. To był taki original streetwear hype. I polegało na tym, że ta karteczka musiała być w dobrym stanie i też zabawka w dobrym stanie i później można było ją sprzedać za wyższą cenę, jeśli się udało kupić bardziej wartościową. Ale dziwne to jest. No to jest tak jak streetwear. Ten był jeden z moich ulubionych. Taka słodka małpka. Ciekawa jestem, czy jest dalej jakiś rynek na te zabawki. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach. Ale tu strasznie dużo rzeczy jest. Zdjęcia z kolonii w Polsce. To jest moja siostra i to ja. Gdzie to jest? Kasio na wakacjach. Chodziłam na kolonie w Wychawie przez 2 lata, jak miałam 11-12 lat. Disco. Taniec, nie wiem jak się mówi na to. Ale wspomnienia. Zdaje się, że nie wszystkie te książki są moje, ale w większości są. Bardzo długo mnie tu już nie ma, więc te rzeczy się tak poruszały po tym domu. O, pamiętam tę książkę. Ta książka na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie. Musiałam ją przeczytać na klasy z marketing, czy advert, bo studiowałam reklamę na studiach. I ma rozdział o acculturation i o assimilation, takie sprawy tożsamości w Stanach, którzy imigranci przechodzą. I po raz pierwszy dało mi takie słownictwo do zrozumienia i przemyślenia swojej tożsamości, więc zawsze zostawiam sobie tą książkę specjalnie z tego powodu, bo bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło. Jak widać, tu są inne książki z marketingu i bardzo typowe amerykański yearbook high schoolowy. Jeśli oglądaliście moje filmiki o high school, to jest szansa, że widzieliście już trochę, jak to wygląda, ale co roku się robi taką książkę i są różne wspomnienia, zdjęcia, są zdjęcia z klubów i jest to bardzo popularne, żeby sobie pisać nawzajem jakieś wiadomości pod koniec roku. Fajne wspomnienia. Z tymi okularami. Strasznie dużo tych zeszytów tu mam z Polski. Telefony i adresy. Wierszyki po polsku. Jeśli ci będzie smutno, ogromnie, to zamknij oczy i uśmiechnij się tylko do mnie. Kochaj, szalej i nie myśl, co dalej. Cały zeszycik takich wierszyków. Słownik polski, portugalski. Notatki z portugalskiego, w sumie workbook portugalski. Jogar i coher są atletico. Więcej książek z portugalskiego. Do polskiej szkoły. Studniówka, szkół polonijnych. Nie wiedziałam, że miałam taką książkę. Zrobili nam yearbook taki z polskiej szkoły. Całkiem zapomniałam o tym. I są wszystkie szkoły polonijne w Chicago, które brały udział w naszej studniówce tutaj. Jest ich bardzo dużo. I jestem ja. Nazywam się Kasia, urodziłam się w Chicago, chodzę do 3 klasy Ridgewood High School. W przyszłości chciałabym studiować, ale nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Lubię słuchać muzyki, spędzać wolny czas z przyjaciółmi i czytać książki. Ze sportu najbardziej lubię biegać. Pozdrawiam wszystkich tegorocznych maturzystów i życzę samych sukcesów. Książka z lekcji, która mnie oryginalnie zainteresowała w Japonii. Była to lekcja, nazywała się chyba
Tea Ceremony i Zen Aesthetics i uczyliśmy się o japońskiej sztuce herbaty, ale głównie o aesthetic, o japońskim aesthetic. Czyli była to klasa dla graphic designers głównie, ale bardzo mnie tak zainteresowało, bo też było historii japońskiej. Fajna taka ogólna lekcja o Japonii ze strony bardziej takiej jakiej? Taka wizualna, powiedzmy. Znalazłam Kasiola z Zakopanego, 2011 rok. Przeglądałam gazetę, nie byłam pewna, czemu ją mam zatrzymaną, ale... Dlatego, bo jest tu biegający Kasiol. Nuty do klarnetu. Grałam na klarnecie basowym w high school. W pierwszym roku liceum grałam w piłkę nożną. Byłam dosyć słaba. W sumie wszyscy byliśmy słabi. Mieliśmy bardzo słabą drużynę. Podziękowanie za udział w talent show w podstawówce. Czy to się robi w Polsce? Takie przedstawienia talentów uczniów, więc można śpiewać, grać, tańczyć, opowiadać, robić tam jakieś, pokazywać jakieś swoje talenty. To się robiło raz na rok w podstawówce i w high school. Okazało się, że na lekcję portugalskiego miałam na imię Rita. Prosili nas, żeby wybraliśmy sobie portugalskie imię i ja wybrałam Rita. Trudno mi się uczyło portugalskiego, bo nie wiedziałam, jak uczyć się języków. A ci, którzy brali takie lekcje na studiach, to zazwyczaj byli pasjonatami języków i więc takie miałam zaległości w porównaniu do reszty klasy. W ostatniej klasie liceum musieliśmy zrobić taką książkę scrapbook z takimi wspomnieniami, więc zrobiłam ją. Oje, nawet dosyć ładnie to wygląda. To był taki projekt, który nasz nauczyciel z angielskiego nam zlecił w ostatniej klasie liceum i bardzo fajna pamiątka z tego wyszła. Miałam zamiar to dokończyć, znaczy kontynuować, ale widocznie tylko zrobiłam jeden rok na studiach i potem już tego nie kontynuowałam. A, to ja się tu kłaniam. O, następny Kasiol. Jak brałam udział w paradzie trzeciomajowej. W tym roku pamiętam, że było strasznie zimno, więc jestem ubrana, jak widać, mam strój ludowy, przykryty płaszczem, przykryty swetrem mojego taty, więc tak mega fajnie byłam ubrana. To jest chyba pudełko z moich studiów w sumie. O, to się przyda, jeju, super. Rozpis gramatyki portugalskiej. Wezmę sobie to. Znaczy odmian portugalskich. Rzeczy z liceum. Jak się uczyło dobrze, to się dostawało taką naklejkę na auto. O, jak się ukończało jakiś sport i tam się dobrze brało udział w nim, to się dostawało takie litery. I te litery można przykleić do swojej kurtki Letterman. Taka typowa kurtka, którą się ma w high school. To jest w wielu filmach, ale ja jej nie kupowałam, nie miałam jej. Tutaj jest orkiestra. Jak byłam w Brazylii, brałam lekcję art, czyli rysowanie i byłam okropna w tym, ale znalazłam kilka swoich rzeczy, takie dopełnianie obrazków. Brzydko wygląda. Ciekawostka z tymi lekcjami artystycznymi, rysowaniem była taka, że w Brazylii czas inaczej funkcjonuje. Wszyscy się spóźniają albo nie pojawiają się i jest to zazwyczaj trochę spoko. I przez miesiąc nie pojawiłam się na lekcjach i byłam bardzo, znaczy na lekcjach rysowania i byłam bardzo zestresowana, jak wróciłam po tym miesiącu. I okazało się, że profesor też się nie pojawił przez miesiąc i dostałam perfekcyjną ocenę 10 na 10. Tuż obok mojej sypialni jest kredens z szufladami pełen naszych zeszytów z polskiej szkoły. Był to rok, który chyba się bardzo skupiałam na pisaniu ładnie, bo na pewno już tak nie piszę. Już pod koniec roku chyba mniej dbałam o ładne pismo. Miałam wielką zajawkę na kolorowe długopisy. Przepis na bałwana według Kasi. Bałwana można ulepić tylko w zimie i tylko wtedy, gdy jest śnieg. Najpierw trzeba małą kulkę śniegu gnieść, aż będzie taki rozmiar, jak się chce postawić, gdzie chcesz. Następnie tak samo trzeba zrobić drugą kulkę,
ale żeby była mniejsza od pierwszej i postawić nad większą. Potem trzeba zrobić jeszcze mniejszą kulkę i postawić na tamtych dwóch, a to będzie głowa. Bałwana musimy ubrać, trzeba nałożyć dwa guziki na oczy, marchewkę na nos i zrobić buzię z sześciu guzików. Następnie wbić dwie gałązki, które będą rękami. Jak to zrobisz, to trzeba nałożyć szalik i czapek, żeby bałwanowi było ciepło. Na końcu trzeba ubić trzy guziki na brzuchu i dać bałwanowi miotłę, a wyjdzie wam piękny bałwan. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach i lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! More than